Panie nasz Boże, rocznicę poświęcenia tego kościoła, lud Tobie oddany złożył eucharystyczną ofiarę. Niech ona stanie się dla Niego źródłem łaski i radości. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Siądźmy, wysłuchajmy ogłoszenie już pastorskie. Dzisiaj Kościół również obchodzi dzień migranta i uchodźców. Nasze bazylice, jak już to było kilka razy, mówione obchodzimy 110. rocznicę konsekracji naszej świątyni, którą konsekrował biskup Kielecki, ksiądz biskup Augustyn Łosiński, a proboszcza wtedy był ksiądz prawa Grzegorz Augustyn. W naszych modlitwach dziękujemy za dar tej świątyni. Pamiętajmy o biskupie, konsekratorze, o księdze budowniczym i ofiarodawcach, którzy dzielili się groszą, dając na budowę tej świątyni i o tych, którzy ją budowali. Dzisiaj również właśnie przeżywamy tą wielką radość z odsłonięcia tablicy pamiętającej osobę posługi Bożego arcybiskupa Jana Cieplaka, która to tablica, inicjatywa jest w stronie rycerzy Kolumba oraz IPN Katowice. Przyszłą niedzielę o godzinie 16 będziemy przeżywać wielką uroczystość religijną, konsekrację nowego ołtarza. Konsekracja jest sprawa, jak również liturgii zarezerwowana biskupowi. Dlatego też przewodzić liturgii będzie nasz ksiądz biskup ordynariusz, ksiądz biskup Grzegorz Kasza. Do tego wydarzenia będziemy się przygotowywać przez nauki kolekcyjne prowadzone przez księdza dziekana Andrzeja Nowickiego z Katowic na temat Eucharystii. I program będzie następujący w piątek i w sobotę. Będzie o 9 i 18 msza święta i z naukami na temat Eucharystii. Natomiast w niedzielę podczas każdej mszy świętej. Na uroczystość konsekracji powinna zebrać się cała wspólnota parafialna, do czego serdecznie zapraszamy. We wtorek świętego Wincentego a Paulo o godzinie 18 msza święta o uzdrowienia pod przewodnictwem ojca Pacyfika Franciszkanina. W środę świętego Wacława Męczennika po mszy świętej wieczornej nowena do Matki Bożej Aniecki, prośby podziękowania spisane na kartka składane do puszki przy wejściu w zakrystię. W środę o godzinie 16:15 spotkanie z członkami Żywego Różańca i apostolatu Złota Róża w sali świętego Franciszka. W czwartek święto świętych arcaniołów Michała, Gabriela i Rafała. W piątek świętego Hieronima Kapłana. W sobotę świętej Teresy od Dzieciątka Jezus. Jest to również pierwsza sobota miesiąca. W godzinach dopołudniowych udamy się do chorych, prosimy o zgłaszanie. Z racji pierwszej soboty miesiąca i ze względu naszego przygotowania do konsekracji ołtarza o godzinie 18 będzie msza święta z nauką o Eucharystii. Następnie będzie poruszanie z Fatimski dookoła Bazyliki. Jest już taka pora, że już ciemno przynosimy świece na różaniec, aby przy zapalonych świecach, tak jak w Fatimie, jest odmawiany różaniec i po różańcu będzie msza święta ku czci Matki Bożej i zakończenie czytania apelenia synagórskiego i zasłonięcie figury łaskami słynącej Matki Bożej Anielskiej. Przewodzić im będzie parafia świętego Józefa Gubieńca, któż pasterze. Zapraszamy do udziału. Jest to kolejna msza święta, kolejna pierwsza sobota miesiąca, wynagradzająca niepokalanego sercu Najświętszej Pani Marii. Od przyszłej niedzieli nie będzie mszy świętej w niedzielę o godzinie 20 w naszej bazylice. Zawsze jest od pierwszej niedzieli miesiąca maja do ostatniej niedzieli miesiąca września msza święta o 20. W sobotę 1 października rozpoczyna się nabożeństwo różańcowe. Bazylice nabożeństwo różańcowe dla dzieci i odpowiedzi.
nabożeństwa różańców od październików. Bazylika otwarta jest cały dzień od godziny 8 do 17.45 wystawiony na Święty Sakrament, dlatego zachęcamy do przychodzenia, do adorowania Chrystusa obecnego na Święcie Sakramencie. Wychodząc możemy nabyć prasę katolicką tygodni niedziela i gość niedzielny z kolejną płytą, gość niedzielny z księgami Pisma Świętego. Bóg zabrał za ofiarę składane na ramę bazyliki roczne z ulicy Paryskiej 6, Jadwicza 7, pielgrzymą z Puckka za ofiarę wpłacane na konto parafii. Wychodząc możemy złożyć ofiarę do puszki na rodzinę Karoliny. W minionym tygodniu do wieczności z naszej wspólnoty parafialnej uderzy Świętej Pamięci Maria Domoni lat 66, Świętej Pamięci Witold Fila lat 71 i Świętej Pamięci Bolesław Krawczyk lat 77. Wieczno odpocznę grać i grać Panie. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Wszystkim parafianom, pielgrzymom, gościom życzymy Bożego błogosławieństwa w tym nowym tygodniu. Z renizantą i latą wiele Was Bożych, dalszym życiu opieki Matki Bożej, Karolowi, który przyjął sakrament po świętego rodzicom chrzestnym, wiele Was Bożych, szczęście. Chciałbym, kochani, podziękować za przygotowanie tej przepięknej uroczystości. Myślę, że nie tylko tu chodzi, żeby ona była podniosła w oprawie i przekazane treść, ale również ta postać księdza arcybiskupa Jana Cieplaka. To jest szczególna, wyjątkowa postać. Przez nią, tak samo jak przez postać księdza Grzegorza Augustynika, przez postać, która miała budować tą świątynię, a wybudowała kościół Niebowzięcia, który dzisiaj jest katedrą. Tak dla nie, żeby mi rzucał trochę dziewczyć, panie prezydencie Sosnowca, bo według, kiedy tworzono diecezję, to miejsce wskazujące na katedrę to była ta świątynia. Tylko ksiądz biskup wtedy Stanisław Nowak mówił świętej pamięci, nie łączyć sanktuarium z bazyliką, z katedralną, kościołem katedralnym. No i tak się to stało. Niemniej budowniczy tamtego kościoła, Roch Milber, następnie wielki społecznik, ksiądz Raczyński, tylko ten jeszcze sprzed pierwszej wojny światowej, później był następny do tych samych biskupów. To były piękne, wspaniałe postacie, które rzeczywiście miały takie trzy filary. Miłość Boga, miłość ojczyzny i miłość człowieka. Ja myślę, moi drodzy, że dzisiaj to jest moje prywatne. Niech pan profesor Paweł nie słucha tego, bo powie, że jakiś perwen się tutaj wypowiada na ten temat. My chyba nie rozumiemy pewnych rzeczy, a szczególnie duszy ludzi wschodu i również mieszkańców Rosji. Ja jestem takim bardzo zapalonym, jestem po historii też nie będący, ale to już jest inna rzecz. Natomiast choćby nawet taki pisarz nasz, trochę zapomniany, Osendowski. Poczytać troszeczkę, bo tam mój rozum pokazuje duszę, ale również pokazuje tych zesłańców, Polaków, całą rzeczywistość, my chyba wielu rzeczy nie rozumiemy. A to jest moje takie prywatne. I dlatego, kiedy tak słuchamy w tej przestrzeni medialnej dzisiaj, no wielu się sili na różne rzeczy, chyba do końca nie rozumiejąc. To jest moje tylko prywatne zdanie. Dlatego bardzo chciałbym podziękować i panu profesorowi za ten naprawdę piękny wykład. Pan profesor nie myślał, że ja nie słuchałem, myśmy słuchali sakrysty, bo tam głośnik jest. Musieliśmy się przygotować do liturgii. Chciałbym podziękować panu dyrektorowi IPN z Katowic, wielkiemu również mieszczowi, prawda, bo tutaj rycerze tutaj są.
i również rycerzom Kolumba. Ja chyba zapomniałem, pan Piotr chyba kiwał, dlatego że zapomniałem tutaj podziękować pocztowi sztandarowemu rycerzy Kolumba. To was witam, moi drodzy, dziękuję wam, że jesteście tutaj. I przedstawicielom władz i samorządowych, posłom czcigodnym naszej Rzeczpospolitej Polskiej za to, że kochani jesteście, i wszystkim z różnych organizacji, i również moi drodzy, jednemu Krzysztofowi Mesjaszowi, bo to jeszcze w duszpasterstwa ludzi prasy, który mówi, że Dąbrowa Górnicza, bo on urodził się w Dąbrowie Górniczej, mieszka na Zagórzu. Przyszedł przynajmniej jeden w mundurze górniczym, przypominając, że kiedyś tu były kopalnie. Mogłoby zadać, że są. Już nie mówiąc, moi drodzy, że chciałbym powiedzieć panu prezydentowi, że Sosnowiec tu przybył. Panie prezydencie, naprawdę z tego serca dziękuję. I dziękuję ci za prowadzenie, za obecność, no i za tą wytężoną pracę nad postacią księdza arcybiskupa Jana Cieplaka. Ja myślę, że kochani, to są ci, którzy dali podwaliny naszej polskiej rzeczywistości, naszej wolności. I też jeszcze taki trochę jak dziewczyn wykorzystę. To też mnie prowadzi. Że najczęściej my, kochani, rozumiemy tą historię, jak upłynie 100 lat. Szkoda, że za 100 lat. Szkoda, że nie wcześniej. To tak na kanwie tego. Zapaść. Druga część będzie przed bazyliką po błogosławieństwie. Staniemy tam przy tablicy. Będzie okazja do przemówień, ale to już poprowadzę rycerza Kolumba. Tak myśmy się umawiali. Dlatego przed błogosławieństwem jeszcze bardzo proszę rodziców z Karola. Nie wiem, czy Karola wywieźli już tam, czy jest Karol? Jest. To wejście sobie do hospitalu na modlitwę. Tam już mama wiezie Karola, a my odmówimy jeszcze modlitwę za ojczyznę, bo tu zawsze po prostu po każdym przy świętej modlimy się słowami Piotra Skargi. Modlitwa za ojczyznę. Boże, rządco i Panie narodu, z ręki karności Twoje racz nas nie wypuszczać, a za przyczyną Najświętszej Marii Panny Królowej naszej, błogosław ojczyźnie naszej, by Tobie zawsze wierna chwałę przynosiła i winowi Twemu, a Syny swe wiodła ku szczęśliwości. Wszechmogący wieczny Boże, zbudził nas szeroką, głęboką miłość, braciom najmilszej Matce Ojczyźnie naszej, byśmy jej i ludowi Twemu swoich pożytków zapomniawszy, mogli służyć uczciwie. Ześlij Ducha Świętego na sługi Twoje, rządy naszego kraju sprawujące, by wedle woli Twojej udem sobie powierzony, mądrze i sprawiedliwie zdołali kierować przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Święty Michał Archanioł, wspomagaj nas walca, a przeciw niegodziwości i zasadzcom złego ducha bądź naszą obroną. Oby go Bóg pogromić raczył, pokornie o to prosimy, a Ty wodzu niebieski zastępu, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą stąd do piekła. Amen. Skromność, a wiem, że jest skazana. Panu naszym.
doczesnego i wiecznego, ja i błogosławi Ojcu tego dziecka, aby dawał temu dziecku pierwsze świadectwo wiary słowem i przykładem w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. Amen. Panu Wszechmogący, który nas odrodził z wody i z Ducha Świętego na życie wieczne, ja i swoim wiernym tu zebranym rodzicom chrzest udzieli obfitego błogosławieństwa, aby zawsze i wszędzie trwali we wspólnocie ludu Bożego. Niechaj te wszystkich tu obecnych obdarzy swoim pokojem, w Chrystusie Jezusie, Panu naszym.